strzał do Milia w takich sytuacjach nie marnuje takich sytuacji. Wewnętrzna część stopa w kierunku dalszego słupka. 2-0 dla Polski. Ja powiedziałem, kiedy jak nie dziś, wczoraj, okazuje się, że prawdopodobnie spełnią się nasze marzenia. Oby to były takie marzenia jak naszych siatkarzy. Widzieliśmy, jak przygotowani byli lekkoatletycznie są nasi reprezentanci. Wszyscy przeskoczyli przez tą bandę reklamową. No i naprawdę to jest niesamowity, magiczny wieczór na Narodowym. Nic nie wpada Niemcom, a my jak już zaatakujemy, to strzelamy. Najpierw Mili, teraz Mila. Lewandowski, 89. minuta. Sobota. Sześć remisów, 12 porażek w historii gier. Iluż było świetnych piłkarzy naprzeciwko Niemców, wielkich reprezentacji, medalistów Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, a nikomu wcześniej się to nie udawało. A tutaj jest tak znakomicie. Ale nie możemy stracić bramki, musimy grać skoncentrowani do samego końca, panowie. Mądrze, mądrze, zostaw to Kamil, zacznie Wojtek, 90. minuta. Pokonać mistrzów świata, ja powiem, to jest coś. Lew też z szacunkiem podchodził do nas przed tym spotkaniem, mówił, Polska to też jest jedną z drużyn, która jest faworytem do wygrania tej grupy. Wydaje mi się, że to, co on mówił, bardziej było kurtuazją w jego wykonaniu. Dzisiaj się okazuje, że pokonujemy, prowadzimy na razie 2-0 z Niemcami. Oby taki wynik utrzymał się do końca.